Witam. Jest to nasze ostatnie wejście dzisiaj live, Facebook Live. Jest ze mną dzisiaj Jakub Maurycz, osoba, która jest no, główną osobą w Maurycz Academy. No i postaram się zadać dużo, dużo pytań, żebyśmy się jak najwięcej dowiedzieli o tej placówce szkoleniowej. Czy Jakub jest gotowy na odpowiedzi? Gotowy, zawsze. Zawsze. Dobrze, to powiedz mi tak, kiedy powstała placówka, na jakich rynkach funkcjonujecie, czyli w jakich miastach można Was zobaczyć? Także to jest moje pierwsze pytanie. No to teraz tak, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie Detko, dziękuję za zaproszenie do kolejnej edycji konferencji REPSA. Jeżeli chodzi o korzenie naszej firmy, to dokładnie powstała 5 września 2012 roku, a więc już od ponad 8 lat, no w zasadzie już idzie bardziej w stronę 9. Działamy na rynku polskim, ale też troszeczkę na zagranicznym. Zdarzało nam się przeprowadzać szkolenia w Wielkiej Brytanii, na terenie Irlandii oraz kwestii dotyczących Skandynawii i Niemiec. Także tam przeprowadzaliśmy kilkukrotnie wykłady, natomiast no, słyniemy z tego, że w większych miastach wojewódzkich właśnie od przeszło 8 lat prowadzimy te szkolenia. I to jest odpowiednio jakby najbliżej z mojego miejsca zamieszkania. Szczecin, Poznań, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto ogólnie, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Olsztyn, Warszawę wspomniałem chyba, no i generalnie w Łodzi też bywaliśmy, czy też w Pabianicach, także generalnie w tych większych miastach wojewódzkich można nas spotkać bardzo często. Co prawda nie gościliśmy na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, nie gościliśmy w Zielonej i Jeleniej Górze, ale myślę, że jest jeszcze wszystko przed nami. Jak pandemia odpuści, to być może dane nam będzie spotkać się i tam. No właśnie, no bo jesteś kojarzony na rynku polskim z takim no, ekspertem dietetycznym, ale też macie akredytowane kursy i jest to, no zacznijmy od personal trenera. I teraz powiedz mi, bo personal trener prowadzicie stacjonarnie, prawda? Tak jest. Znaczy teraz od czasów pandemii to przeszliśmy na formę hybrydową, no bo to jest chyba taki jedyny słuszny krok w tym momencie. I wszystkie wykłady, które były no, zajęciami teoretycznymi, przenieśliśmy sobie do online. No i to nie jest tak naprawdę duży problem, nawet dla kursantów myślę jest dosyć duża wygoda, ponieważ my kilkukrotnie adresowaliśmy takie informacje dla wszystkich zainteresowanych, że nawet jeżeli już została uruchomiona jakaś edycja, tak, i na przykład ktoś się pytał, kiedy po raz kolejny zrobicie w Trójmieście, w Krakowie czy w Warszawie szkolenia trenera, to mówiłem, słuchaj, nie ma problemu, abyś nie dołączył, nie dołączyła teraz. I po prostu dostęp do tych nagranych materiałów wideo masz przez cały czas kursu, a potem dopiero kiedy no, obostrzenia zostaną poluzowane i wejdzie ta forma dotycząca od możliwości odbywania szkoleń praktycznych, no to wtedy będziemy mogli dołączyć po prostu także, no nie wiadomo na tę chwilę, kiedy to będzie. I faktycznie te osoby kilkutygodniowy okres wykorzystały i było absolutnie świetnie, więc taka forma hybrydowa i pasuje kursantom, no bo jest to jednak troszeczkę tańsze, my też mamy trochę mniejsze koszty, a w zasadzie myślę, że kwestia dotycząca zadawania pytań, odpowiedzi tego czasu na question answer i tak dalej, czy też sama możliwość wielokrotnego zapoznania się z tym materiałem, to jest też taka fajna gratka. No tak, tak. Wiemy, że po poprzednich konferencjach osoby nieraz musiały odtwarzać Twój wykład dwa razy, dlatego że było tyle informacji, że nie były w stanie objąć tego po raz pierwszy przy odtworzeniu, więc musiały wielokrotnie to odtwarzać. Nie mówię, że było za trudno, tylko było bardzo szybko i bardzo intensywnie i bardzo, bardzo merytorycznie. Także dziękujemy. To jest taka nasza w zasadzie taki nasz znak rozpoznawczy, że jest dużo mięsa. Tak? My nie tracimy jakiegoś zbędnego czasu na pitu-pitu, tylko po prostu konkret, 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 no bo ufamy też, że jednak edukacja ma swoje wymagania, więc my przedstawiamy bardzo dużo wiedzy, bardzo gotowych rozwiązań i taki holistyczny aspekt, tak? Czyli łączymy te wszystkie informacje, wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów i również najnowsze zdobycze nauki, ale też wymagamy od kursantów tego, żeby oni sami również pewne aspekty po prostu rozwiązywali i uczyli się na własną rękę, więc bardzo często dajemy taki przekaz, że jest bardzo fajna kwestia i na przykład więcej przeczytacie o tym w tej książce, albo sugerujemy zasubskrybować ten kanał, sprawdzić sobie to szkolenie i wtedy też tą wiedzę można rozwijać. Super, słuchajcie, ja tutaj z Maurycz Academy nie próbowaliśmy i w czasie pandemii dopięliśmy do końca Medical Personal Trainer, gdzie właśnie ta część dietetyczna może podnieść Wasze kwalifikacje do stopnia Medical Personal Trainera, więc jeżeli u Mauricza skończycie całą dietetykę, wszystkie te zagadnienia, które są wypisane na stronie, no to wtedy będziecie mogli podnieść swoje kwalifikacje z personal trenera do medical personal trenera, także ja jestem dumna i gratuluję.
Dzięki bardzo. Wiesz co, Edytko, to jest też bardzo ważne, bo w tych czasach wiemy, że dużo rzadziej spotykamy klienta, który chce być po prostu dalej zdrowy i mieć lepszą formę. Czyli trafia do nas powiedzmy taka bikiniara level 5 i ona chce trafić na level 10. To jest tak naprawdę no, dosyć rzadki gatunek, można powiedzieć, klienta. Coraz więcej zdarza się jednak osób, które są no, schorowane i te choroby cywilizacyjne, do których zaliczamy nadciśnienie, miażdżyce i pozostałe choroby serca, choroby autoimmunologiczne, takie jak choroby Hashimoto, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, topowe zapalenie skóry i tak dalej. Czy też nawet nadwaga, otyłość, insulinooporność, niedoczynność tarczycy jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego też fajną informacją jest to, że to szkolenie, o którym wspominasz, chociażby ten cykl trzech poziomów dietetyki suplementacji, a więc w sumie aż 36 godzin pędzącej niczym mustang wiedzy, mamy do po prostu na wyciągnięcie ręki dostępne i to jest naprawdę super rozszerzenie, jeżeli chodzi o pracę trenera personalnego, czyli wiemy, jak to może wyglądać w przypadku treningów początkujących osób, jak średnio zaawansowanych, zaawansowanych, robienie limitu wagowego, zarządzanie właśnie tą tolerancją immunologiczną, czyli kiedy trzeba coś zrobić z alergią czy autoimmunologią i pozostałe aspekty. Także tam naprawdę jest też ogromna baza wiedzy, no i także pozostałe kursy CPD, czyli na przykład dietoterapia, interpretacja wyników badań i tak dalej, więc naprawdę wachlarz możliwości. Generalnie wchodząc na maurich.tv można zobaczyć, że tych kursów i krótszych, takich trwających do półtorej godziny, ale także takich całodniowych, czy nawet dwudniowych, czy właśnie trzech dwudniowych szkoleń, czyli właśnie dietetyka i suplementacja poziom 1-3, jest naprawdę z czego korzystać. Zaraz, wyprzedzasz moje pytanie, ale dobra, niech ci będzie, jak zwykle. Telepatia. Czy to czytasz w moich myślach i wszystko już odpowiadasz. Dobrze, więc teraz wymień tak, ale tak bez żadnego opisywania. 5 takich perełek, które trzeba zrobić w waszej szkole. To jest takie coś, co nikt inny nie prowadzi. Okej, to jest tak, DIS 1-3. Czyli właśnie ta dietetyka i suplementacja, poziom 1, 2, 3, potraktuję to jako jeden produkt. Potem jako rozszerzenie dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych, interpretacja wyników badań krwi. I uważam, że w tych czasach naprawdę jak zwalczyć depresję i doping mózgu. Bardzo wiele osób jest no, dosłownie przerezanych jak koń po westernie, jeżeli chodzi o te swoje neuroprzekaźniki, dopaminy, serotoniny i tak dalej, więc tutaj obowiązkowe 5 szkoleń, które warto byłoby odbyć. Dobrze, więc teraz mi odpowiedz. Mamy rok już pandemii, praktycznie rok i parę miesięcy. Jak zauważacie, czy liczba kursantów, czy liczba osób robiących wasze kursy zmniejszyła się, zwiększyła się, czy pozostała na tym samym poziomie? Wiesz co, tutaj trochę ciężko jest powiedzieć. Wydaje nam się, że kwestie dotyczące zainteresowania są cały czas takie same, aczkolwiek no, jednocześnie zwiększając ofertę, tak, tworząc właśnie te liczne kursy CPD, myślę, że bardzo mocno otworzyliśmy się na tych kursantów, którzy u nas wyrobili właśnie na przykład te szkolenia no, top 3, czyli dietoterapię, interpretację wyników badań i 3 poziomy dietetyki, a co niektórzy jeszcze mieli okazję właśnie wcześniej trafić na trenera personalnego, czy też na pozostałe szkolenia dotykające tej sfery treningowej. Natomiast potem taka specjalizacja, która umożliwiona została właśnie przez te kursy dedykowane, tak? Czyli jak spalać tkankę tłuszczową, jak budować masę mięśniową, doping mózgu, jak wygrać z depresją, zgaga i refluks i tak dalej, no przygotowanie do ciąży, wszystko po kolei, to umożliwiło po prostu osobom dalej czerpanie wiedzy dokładnie w tym zakresie, o którym chcą. Więc ja mogę powiedzieć, że generalnie w pandemii my jako biznes funkcjonujemy bardzo dobrze, a jednocześnie mamy trochę mniejsze zaangażowanie, no bo nagrywamy materiał, on jest potem dostępny, więc tak naprawdę potem jest tylko kwestia dotycząca nagrywania jakichś elementów question answer, tak? Czyli te bloki pytań i odpowiedzi, no bo wiadomo, że tego po prostu nie ma. W tych szkoleniach stacjonarnych zawsze jest możliwość, czy to w przerwie, czy po szkoleniu zadania pytań i udzielania na nich odpowiedzi, a teraz niestety no, w tej formie nagranego kursu gdzieś te pytania po prostu kołaczą się w głowie kursanta, no ale trzeba dać upust temu wszystkiemu i dać możliwość również rozwiania wątpliwości. No więc generalnie u nas to naprawdę dobrze funkcjonuje i myślę, że ta liczba kursantów jest stała, a może nawet wzrostowa z tego powodu, że widzieliśmy już nawet w takiej powiedzmy pierwszej pandemii, powiedzmy ten okres sprzed roku, marzec, kwiecień 2020 roku, gdzie właśnie otwarcie się u nas na ofertę live streaming, czyli tych szkoleń ze studia nagrań emitowanych w czasie rzeczywistym, właśnie z możliwością pytań i odpowiedzi, z mikrofonem podpiętym, HD i tak dalej, z telewizorem LCD czy tam plazmowym jakimkolwiek, gdzie była wyświetlana prezentacja. Tam naprawdę było dużo osób, po pierwsze z zagranicy, a po drugie właśnie z mniejszych miejscowości, gdzie do tej pory jeszcze się nie pojawiliśmy. I to była naprawdę świetna okazja dla wielu osób, które chciały po prostu wcześniej w jakiś sposób uczestniczyć w naszych szkoleniach,
kopalniach, ale zawsze był ten coś, tak? A tu termin nie pasuje, a tu ktoś popatrzył sobie na ceny hoteli i akurat, nie wiem, był jakiś mecz piłki nożnej, reprezentacja i oczywiście ceny hoteli wzrosły razy 5. No więc w momencie, gdy ktoś podsumował sobie koszty szkolenia, koszty dojazdu, koszty noclegu i pozostałe elementy, no tutaj jest naprawdę bardzo duży problem w tym wszystkim. A więc no, trzeba było po prostu otworzyć się na nowych ludzi i no my też znowu po raz kolejny bardzo mocno wyeksploatowaliśmy rynek, bo od kwietnia do końca listopada zrobiliśmy 3 pełne edycje szkoleń dietetyki pierwszy, drugi, trzeci poziom, czyli trylogia, chwilę potem trylogia i znowu trylogia i naprawdę tych osób nigdy nie brakowało. Zawsze mieliśmy komplet minimum 80 osób, które wykupiły cały abonament, a do tego dochodziły jeszcze kolejne osoby, które załapywały się na kolejne moduły. Ale tutaj była pułapka, czyli w momencie, kiedy ktoś stwierdził, a spróbuję jedyneczki, tak na spróbowanie, no to w momencie, kiedy zobaczył tą jedynkę, powiedział, no wow, no po prostu petarda, więc muszę być na drugim i trzecim poziomie, więc tak naprawdę i tak były dokupowane kolejne moduły u nas, także naprawdę dla nas świetna sytuacja. Bardzo, bardzo się cieszę. Ja zawsze lubię, jeżeli komuś no, wychodzi i ktoś otwiera się na tą ciężką sytuację, a nie narzeka i tylko siedzi. Więc powiedz mi, no bo macie wspaniały też kurs personal trenera, jak dobraliście kadrę szkoleniową i czy jeszcze dobieracie? Czy ktoś tutaj może z osób poszukuje pracy, więc jak dobieracie kadrę szkoleniową? To tutaj niestety muszę zgasić wszelkie jakieś marzenia, przynajmniej na tę chwilę, osób, które chciałyby aspirować, bo my mamy naprawdę ogromną ilość ludzi, którzy czy to po naszych szkoleniach, czy też z innych szkół, czy już nie wiem, osoby, które wcześniej pracowały na swoim rachunku, a teraz chciałyby się podpiąć pod pewną markę, dostajemy naprawdę dużo ofert i to zarówno w charakterze oficjalnym, czyli CV, list motywacyjny, jakiś mail przewodni, ale także osoby, które gdzieś tam na Instagramie czy na Messengerze właśnie drzwiami i oknami wchodzą i pytają się, czy jest taka możliwość, żeby po prostu doszli do naszego teamu, dołączyli. My tutaj akurat szczycimy się tym, że idziemy bardziej w jakość, a nie w ilość, czyli my nie mamy tak dużej kadry jak niektóre szkoły, co umożliwia po prostu robienie w 5 miastach naraz trenera personalnego i co kwartał powtarzanie tych 5 miast. My najczęściej robimy, powiedzmy, zamykając cały rok kalendarzowy, może 5 takich szkoleń, czyli powiedzmy 2 w okresie jesienno-zimowym, 2 w okresie powiedzmy wiosenno-letnim i potem 1 w formie obozu treningowego, taka bardzo intensywna forma, która trwa około 10 dni i to jest właśnie super też gratka dla osób z zagranicy, czy dla osób, które znowu mieszkają w takiej lokalizacji, która no, logistycznie jest trudna do opanowania i wtedy musieliby podjechać autem, wsiąść w PKS-a, potem w jakieś tam inne koleje międzymiastowe i tak dalej, no i byłoby to ciężkie. Natomiast my przede wszystkim kadrę rekrutujemy w taki sposób, że śledzimy te pewne osoby i wypatrujemy je z branży, czyli na przykład w ramach takich konferencji jak FIWE, jak Euforia, czy też z naszego rodzimego podwórka właśnie w Szczecinie. Patrzymy sobie na pewnych trenerów, jak oni sobie radzą ze swoim rzemiosłem, a potem oczywiście też jak mogą sprzedać tę wiedzę, bo wiadomo, że można być dobrym trenerem, ale też słabym szkoleniowcem i vice versa. Można umieć dobrze sprzedać tą wiedzę, dobrze umieć to wszystko zrozumieć i przedstawić, pomimo faktu, że nie ociekamy tymi klientami od świtu do nocy. Więc u nas to jest po prostu zawsze tak, że mamy te osoby z obserwacji i nigdy tak, że ktoś się do nas zgłasza i mówimy perfekto, dobra, witamy na pokładzie. Jeszcze takiej sytuacji nigdy nie było. Zawsze ktoś nas zarekomendował, że jest fajna firma szkoleniowa, tutaj jest fajna osoba, być może się dogadacie i zawsze jest tak, że na początku robimy mniejsze projekty, typu na przykład wysyłamy pacjentów albo sami do nich idziemy, żeby sprawdzić jaka jest jakość tych usług, jak to wszystko jest tłumaczone i dopiero kiedy jesteśmy absolutnie pewni, że to jest dobra osoba na stanowisku, to wtedy ją zapraszamy do teamu. Wiemy, że w XXI wieku, a zwłaszcza w kilku ostatnich latach, można powiedzieć, że papier przyjmie wszystko. Zresztą chyba w drugiej części ekranizacji Harry'ego Pottera była też właśnie przez panią Rowling pokazywana sytuacja, ten czarodziej, który mówił o sobie, że on jest super i tak dalej, jest waleczny i tam jest magiem numer 1, a potem okazało się, że jest skończonym tchórzem i nieudacznikiem, ale fajnie o sobie pisze, nie? Więc jak to się mówi, jest prawda czasu i prawda ekranu i niestety bardzo często widzi się taką sytuację, w której jakby poza opisem, poza tym magicznym po prostu opisem, no osoba ma raczej niewiele do zaoferowania. Dlatego też my wychodzimy z założenia, że chcąc oferować naprawdę najwyższą jakość tych kursów, my musimy być absolutnie pewni, że ta osoba jest kompetentna, sprawdzona i lojalna, bo tutaj też no mój team w swoim czasie liczył sobie naprawdę sporo osób, ale jak się potem okazało, część tych osób chciała po prostu zrobić sobie takie nitro, takie nagłe przyspieszenie do swojej kariery i po pół roku mówili, dobra, to cześć, dziękuję, ja już tam robię swoje, bo
już się nałapałem, tak? Tych followersów, czy też ogólnie no, przyciągnąłem jakąś uwagę i chcę iść na swoje. No więc jak to się mówi, w biznesie jest zawsze trochę niebezpiecznie. I to kiedyś słyszałem takie porównanie, że prowadzenie własnego biznesu jest jak bycie kierowcą autobusu. Czasami na pierwszym przystanku, na którym lądujemy od zajezdni, wsiada osoba, mile sobie z nami rozmawia, dojeżdża aż na przystanek końcowy, poda rękę, podziękuje i jest fajnie, sympatycznie, a czasami na trzecim przystanku wpada jakiś chuligan, dwa przystanki dalej widzimy, że są powyrywane oparcia fotela, pomazane krzesła, wymazane szyby i po prostu ta osoba wychodzi. No więc zawsze jest to pewne ryzyko, ale z drugiej strony też wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika, więc obstawianie się, obwarowywanie się jakimiś umowami, tworzenie zapisków o zakazie konkurencji, o tym, no nie ma sensu, no bo jeżeli ktoś robi trzodę, to będzie robił trzodę dalej, nawet głównie z tego powodu, że tylko czeka, aż ten czas na zegarku wybije, kiedy ta osoba będzie mogła skończyć pracę i to jest po prostu totalnie pozbawione logiki. Uwielbiam Twoje porównanie. Jak w dietetyce, tak samo w biznesie. Bardzo, bardzo fajnie. Szanuję. Więc powiedz mi tak, czy uważasz, że placówki szkoleniowe powinny dołożyć do swojej oferty takie kursy biznesowe, czy teraz też kursy bardziej pomocy mentalnej, nie wiem, trenerom, klientom, czy coś takiego powinno się znaleźć w ofercie szkół fitnessowych? Myślę, że zdecydowanie i to w bardzo szerokim kontekście, głównie z tego powodu, że z jednej strony mówimy o tych właśnie trochę nieporadnych trenerach, instruktorach fitness i tak dalej, dietetykach, ogólnie o osobach, którym warto byłoby podsunąć kilka takich rozwiązań, no bo tak jak mówisz, są takie osoby, które biadolą po prostu i mówią, o jest ciężko, pandemia, zarabiałem sobie, a teraz sobie nie zarabiam, a są też osoby, które naprawdę bardzo płynnie przeszły z tego modelu standardowego do albo form hybrydowych, albo typowo online. I o ile ja osobiście jestem troszeczkę zdeklarowanym wrogiem takich treningów online, przynajmniej z osobami początkującymi, no bo inaczej jest w momencie, kiedy ktoś u nas ćwiczy pół roku, rok czy dwa lata i w zasadzie chodzi o to, żeby po prostu był ten bat nad tyłkiem. Także jesteśmy umówieni, spotykamy się i nie ma tak, że mi się nie chce, że jest fajny film na Netflixie i tak dalej, tylko jesteśmy umówieni i nawet po prostu pod okiem trenera trenujemy. I wtedy jak trener powie, dobra, ale wyżej biodro, napnij brzuch i tak dalej, linia, dłoń, łokieć, barki i tak dalej, to ten podopieczny wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy taki pan Kowalski, który absolutnie nie ma żadnej świadomości swojego ciała, który ma też kłopoty dotyczące pewnego zakresu ruchu, brak absolutnie wiedzy na temat techniki ćwiczeń, no to uważam, że taki trening online, gdzie biedny pan Kowalski coś tam się krzywi, boją go plecy, no bo nie trzyma tych mięśni brzucha, nie spina tego pośladka i tak dalej, no wszystko po kolei. To jest tak samo, jak ja bym miał teraz powiedzieć komuś, nie wiem, jak zrobić tracheotomię komuś, tak, ratując życie przez kamerkę, gdzie ktoś w życiu nie miał skalpela, nie wie, gdzie jest tchawica, w ogóle nie wie, co z czym połączyć, więc tutaj byłaby trochę bzdura. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze aspekty dotyczące tych szkoleń, tej pomocy mentalnej, o której mówiłaś, marketingu, to wydaje mi się, że w ostatnich latach, nawet przed pandemią, ten rynek tak dynamicznie się zmieniał, nawet z takimi aspektami jak na przykład to, jaka grafika działa, jaki opis dać, czy on musi być bardziej czy mniej merytoryczny, czy to mają być dwa zdania, czy 10 zdań, czy punktony, czy jakaś infografika z jakimiś polami tekstowymi i grafikami. Myślę, że to na bieżąco warto jest omawiać tym osobom, bo ja też często słyszę na przykład od kursantów, że oni to chcą być na przykład Mauriczem fizjoterapii, Mauriczem treningu personalnego i tak dalej. Mówię, super, kibicuję z całego serca, tylko że niestety my też, zauważyłem tak od kilku lat, jesteśmy taką populacją instant, czyli założymy fanpage i po roku chcemy być po prostu zapraszani jak Kuba, nie? Do telewizji śniadaniowej, do rozgłośni radiowej i tak dalej, do napisania książek. To tak nie działa, słuchajcie, ja też zacząłem w ogóle interesować się tą tematyką żywienia, treningu, suplementacji i tak dalej w wieku 12-13 lat. W sumie już jak miałem 8 lat, to podglądałem w pracy mojego taty, który był kucharzem, już wtedy ta miłość do żarcia, a potem właśnie pasja dietetyka się narodziła. Natomiast już od wieku gimnazjalnego chodziłem na stadion lekkoatletyczny, gdzie rzucałem dyskiem. Miałem do czynienia z takimi ćwiczeniami jak wyciskanie na klatkę, jak fiflaki, jak jakieś biegi przez płotki i tak dalej, jak rozciąganie dynamiczne, tego typu rzeczy. A potem po prostu to się no, jeszcze bardziej specjalizowało. Na początku trochę w stronę sportów siłowych, potem troszeczkę w trening funkcjonalny, ale koniec końców poszedłem w mojego konika numer jeden, czyli w dietetykę. I zobaczcie, to jest gimnazjum, potem trochę pracy gdzieś tam u kogoś, tak, na przykład redaktor wicenaczelny w magazynie Muscular Development, jakieś pomniejsze szkolenia i tak dalej, artykuły, a dopiero potem w 2012 roku założenie firmy. I zanim można powiedzieć, zacząłem spijać jakąś śmietankę, to był okres około połowy 2014 roku. Więc trzeba być jak ten dzik, jak ja to mówię, czyli pchać to błoto cały czas ryjem do przodu, nieważne, czy jest pod górkę, czy też nie, czy są kamienie po drodze, czy drzazgi,
I trzeba być po prostu troszeczkę upartym w tym wszystkim, no bo upór w dążeniu do celu jest naprawdę bardzo ważny. Nie ma magicznej fasolki, że zasadzacie fanpage i pięć minut później to wystrzeliwuje w kosmos. Absolutnie nie. No, ja też o tym wiem i się zgadzam, w 100% się zgadzam, także słuchajcie, młodzi trenerzy, nie da się tego zrobić za szybko, bo po prostu tak szybko jak powstanie, tak szybko upadnie. Taka tylko jakby facebookowo, instagramowa popularność naprawdę bardzo szybko też schodzi na dalszy plan, także musicie się rozwijać, rozwijać i rozwijać. Powiedz mi, takie trzy rzeczy, które wyróżniają twoje kursy, wszystkie takie ogólne kursy od innych placówek. Czym się różnicie? Wiesz co, tutaj znowu to trochę zabrzmi trudno, dlatego że no znowu wiadomo, pańskie oko konia tuczy i każdy jest oczywiście mistrzem świata i ma najlepsze, najbardziej merytoryczne szkolenia, ale ja mogę śmiało powiedzieć, że my i na papierze, i w praktyce mamy właśnie te najbardziej merytoryczne szkolenia. O tym mięsie chyba mówiłem wcześniej, czyli kwestie dotyczące tego, że my mamy naprawdę bardzo skomasowany przekaz. No i w momencie, kiedy mówimy na przykład o białku, no to nie mówimy o tym, że są aminokwasy, jest związanie wodorowe i tak dalej, tylko mówimy o najważniejszych aspektach, czyli mamy endogenne, egzogenne. Te są wytwarzane, te nie, te dzielimy jeszcze na takie, mają one takie funkcje i poza anabolizmem chodzi również o to, o to, o to, o to. I potem oczywiście ta wiedza jest dalej rozwijana, więc taka kompozycja szkatułkowa, jak matrioszki, nie? Ruska lalka, większa, 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 większa i największa i tak dalej, w ten sposób idziemy. Ale też chyba stałość poglądów, czyli jak to się mówi, jeżeli ktoś ma duże doświadczenie i ma naprawdę przetrawioną, zrozumianą tę wiedzę, no to my mówimy o tym, że ta wiedza się rozkrzewia, czyli jest sobie jakiś pień główny i od tego pnia głównego idzie jakaś gałązka. Natomiast niestety to, co obserwuję, co mnie bardzo irytuje w naszej branży ogólnie, nie tylko w żywieniowej, ale też ogólnie w fitness, trening personalny i tak dalej, to taka chorągiewka, że gdzie po prostu nie zawieje, tam kogoś po prostu ściąga. I jak ktoś był wcześniej zdeklarowanym orędownikiem treningu kulturystycznego, split, tylko klata, biceps i tak dalej, tak można powiedzieć, że teraz nagle jest wielki trening funkcjonalny i tak dalej i jest wszystko super, więc no trudno się trochę słucha takiej osoby, albo inaczej, z perspektywy kogoś, kto chociaż troszeczkę analitycznie do tego podchodzi, no to widzimy, ej, no zaraz facet za rok stwierdzi w ogóle, że tylko yoga i cardio jest dobre, nie? I kit w trening siłowy. Natomiast niestety wiemy też, że jest mało osób takich jak, nie wiem, ja na przykład, gdzie branżę fitness śledzę od około 2005 roku, no więc już troszeczkę wiem, skąd, co, po co, na co i tak dalej, przez jakie etapy przeszedł. A taki człowiek, który wpada po prostu na czyjś fanpage, gdzie każdy jest oczywiście mistrzem świata, no to widzi, że ktoś ma jakieś tam, nie wiem, wykładowca na tych i tych uczelniach, że dyplomowany trener federacji takiej, śmakiej i owakiej i tak dalej. I to jest trochę trudne, bo potem okazuje się po wielu miesiącach, tak, śledzenia takiej osoby, że tak naprawdę zmarnowaliśmy czas, pieniądze i tylko kołowrotek taki nam w mózgu poszedł i tylko po prostu napsuliśmy sobie więcej tej wiedzy, poglądów i ta wiedza jest totalnie nieusystematyzowana. A więc u nas przede wszystkim jest to stałość poglądów, co jest ogromnym plusem, doświadczenie naszych wszystkich prelegentów, szkoleniowców i chyba właśnie też umiejętność przekazania tej wiedzy w taki sposób praktyczny, bo ja też widzę zbyt dużo takiej wiedzy encyklopedycznej, czyli co to jest uraz, definicja urazu. Serio? Będziemy teraz mówili o tym, co to jest uraz? No wiadomo, że ktoś ma skręconą kostkę, czy zwichnięty staw kolanowy, czy cokolwiek innego, no to jest uraz. A teraz będziemy wkuwali encyklopedyczną definicję urazu i będziemy na nim jeszcze się skupiali przez 15 minut. No to dla mnie osobiście to jest strata czasu. My zawsze mówiliśmy, że szanujemy czas i pieniądze naszych kursantów, więc jest podawana maksymalna esencja tej wiedzy, a potem w międzyczasie mam nadzieję, że oni też na własną rękę trochę się podszkolą, ale też będą właśnie dążyli do tego, co mówiliśmy podczas wykładów, czyli przeczytaj tę książkę, sprawdź sobie to szkolenie i tak dalej, no i ta wiedza będzie się tak kumulowała. Dobrze, widzę, że no, wiedzę masz ogromną, nie tylko z dietetyki, z biznesu, ale i ze swojej konkurencji, także widzę, że śledzisz konkurencję, co jest bardzo, bardzo dobre w biznesie, ale powiedz mi, jak oceniasz poziom fitnessu w Polsce, patrząc na inne kraje, może znajdujące się wokoło Polski, a może gdzieś dalej, także wiemy, że już ten fitness w Polsce jest na dość wysokim poziomie, ale jak porównując z innymi krajami, jak to widzisz? Wiesz co, ja chciałbym się trochę skupić na innym aspekcie. Ja się zastanawiam, co z tego fitnessu będzie po zakończonej pandemii i obostrzeniach. Bo przed pandemią właśnie, w tych ostatnich 2-3 latach, powiedzmy rok 2018-20, uważam, że ten rynek trenerski, dietetyczny jeszcze bardziej się popsuł niż był zepsuty. A
jakby całe funkcjonowanie tego rynku naprawdę nie było dobre. No zresztą sama prowadząc taką placówkę jak REPS, wiesz, ile po prostu jest różnych innych federacji, które no w zasadzie mam wrażenie jeszcze, że brakuje tylko zrzeszenia trenerów pod wyższą szkołą Lansu i Bansu, nie? I to byłoby po prostu już absolutne zwieńczenie tego wszystkiego. Więc wiem też, że jest wiele osób, które mają niepotwierdzone kwalifikacje, które w zasadzie jak tak obserwuję w praktyce, to się zastanawiam, czy w kilku żołnierskich słowach powiedzieć temu trenerowi, co myślę o tym, co robi z podopiecznym, czy lepiej nie siać gówno burzy w klubie, nie robić sobie nieprzyjemności i tak dalej. Ale zawsze mi jest szkoda tego człowieka, gdzie jak widzę, że ktoś ma kręgosłup wygięty po prostu jak taka pogłębiona eska, no to się zastanawiam, o co tutaj w ogóle chodzi. Myślę też, że ta sytuacja z pandemią, gdzie właśnie wiele tych osób albo nieporadnych, albo takich, dla których ten trening personalny to była taka chwilowa zajawka, czyli wcześniej powiedzmy był zawód syn, bo tata ma firmę z nieruchomościami, to fajnie, bo można się zająć jakąś pasją. Robiłem sobie trenera personalnego przez rok czasu, a potem właśnie przyszła pandemia, to się żegnam z tym zawodem, idę do nieruchomości. I myślę, że ten COVID, ta cała pandemia, lockdown, myślę, że jest takim fajnym elementem, gdzie trochę się oczyści ten cały rynek, gdzie pozostaną ci trenerzy, którzy są bardziej kompetentni, którzy faktycznie serio traktują ten zawód i naprawdę mają zamiar w tym jeszcze parę ładnych lat funkcjonować. Natomiast co do pytania, jak funkcjonuje rynek fitness w Polsce i jak to wygląda na poziomie może nie światowym, no bo w Australii miałem okazję akurat zobaczyć, jak to wygląda, więc takie moje wyjście poza Europę to było. I tam jest też bardzo fajnie to połączone na przykład w fizjoterapię, w trening funkcjonalny, w sporty walki i szeroko pojęte właśnie te aspekty, no takie a la crossfitowe, czyli właśnie sandbagi, worki bułgarskie, kettle i tak dalej, kalistenika, street workout, tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że wszędzie po kolei te trendy są takie same, bo gdzieś to się zaczyna, tak? Czy to w Europie, czy w Stanach i potem wszyscy to po prostu kopiują. Wystarczy zobaczyć na przykład na CrossFit czy Animal Flow. No teraz Animal Flow i CrossFit jest wszędzie równo rozsiany i też jest właśnie trener, który doskonale wie, co robi. Jest trener, który robi taki CrossFit, że z grubsza nie ma to żadnego znaczenia, ale tyle mięśni pracuje, że próg meczanowy jest przebity po 5 minutach i wszyscy żygają. No więc no, nie wiem, czy to jest też jakiś wyznacznik tego, czy trening był dobry, jeżeli ktoś po prostu się cały telepie, jest sinoblady, ale no wiemy, że znowu tych trenerów, którzy potrafią speriodyzować cały taki mikrocykl i ułożyć trening, który jest naprawdę wartościowy, przy okazji umożliwia temu pacjentowi regenerację, no bo to jest chyba najważniejsze. Dobra dieta to taka, która umożliwia stosowanie przez dłuższy okres, a dobry trening to taki, który umożliwia odpowiednią regenerację, więc no tutaj Ameryki nie odkrywamy, tak? I dla każdego, kto ma to IQ trzycyfrowe, no podejrzewam, że jest to dosyć proste do zrozumienia i no i co? No i nie będę się rozwodził nad tym dalej. Czyli po prostu sytuacja jest jaka jest, jest trochę sinusoida, trochę lepiej, trochę gorzej, ale mam nadzieję, że dzięki właśnie takim spotkaniom jak nasze dzisiejsze, dzięki REPS-owi, dzięki naszej placówce szkoleniowej, no my po prostu dajemy możliwości, ale każdy po prostu jest takim przechodniem na ulicy i leży 5 zł, no albo, albo się po to schylisz i je podciągniesz, albo nie, no i twoja strata po prostu, jeżeli przeszedłeś dalej. Więc ja nie mam na siłę zamiaru komuś wciskać tej wiedzy. Bardzo często, czasami widzę takie opisy, gdzieś tam ktoś, nie wiem, jest mi mniej przychylny i pisze, a bo Maurycz to gdzieś tam jest zafiksowany na tej Rita, na pszenicę, na dobre jakościowo żarcie, a ciekawe, czy on nie chodzi na hamburgera. No Maurycz chodzi na hamburgera, tylko znowu słowo klucz raz na jakiś czas, czyli zasada 80-20, flexible dieting, czyli jak raz w tygodniu zjesz burgera, a 29 twoich innych posiłków było przemyślanych, pełnowartościowych, zbilansowanych i tak dalej, coś o czym będę też właśnie już za chwilę mówił, to jest jak najbardziej w porządku. No jeżeli ktoś woli po prostu mówić, że dobra, kid z Mauriczem, on tam sobie gada swoje, to tutaj jest akurat taki nasz kursant Bartek Paszkowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Bartek, przedstawiając się w ogóle na naszym obozie trenera personalnego, gdzie teraz też właśnie wakacje będziemy kolejną edycję taką organizowali, przedstawił się, cześć, jestem Bartek, no co, no jak to się mówi, każdy gdzieś zaczyna, ale wszyscy kończą u Mauricza, no i jestem, nie? I faktycznie Bartek też bujał się przez różne szkoły, różne kursy i tak dalej, ale dopiero kiedy u nas tą wiedzę tak scentralizował, podsumował, to stwierdził, że to była taka wyskocznia do jego całej kariery. No więc tak to wygląda i mam nadzieję, że dla wielu innych, którzy chcą po prostu takiej wiedzy nabyć, to będzie też takie zmieniające doświadczenie. Dobra. Ostatnie pytanie, bo jestem bardzo ciekawa o Wasze plany, takie długoterminowe plany. Co Wy macie w planie zrobić z tak wspaniałą placówką?
Generalnie od jakiegoś czasu mamy dosyć mocno zakrojoną współpracę z uczelniami. Mieliśmy okazję wygrać przetarg, co jest dla mnie też bardzo dużym zaszczytem i nobilitacją, z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym na szkoleniu właśnie trenera personalnego, które było dedykowane dla fizjoterapeutów i dla dietetyków 4 i 5 roku. Powiem Ci, pochwalę się, że to szkolenie odbiło się takim echem, bo to była druga edycja. No i po pierwszej edycji to pani koordynatorka stwierdziła, że to była w ogóle klapa i oni się wstydzili tego projektu. Natomiast dla kontrastu, nasza druga edycja z naszym udziałem była tak fenomenalna, że władze uczelni aż nawet stwierdziły, że zrobią kierunek studiów podyplomowych właśnie trenera personalnego, gdzie my będziemy no, w 2/3 odpowiadali za całą ilość godzin, która jest przewidziana na uczelni. Tam jest bodajże 180 godzin i chyba przeszło 120, my mamy z tego wszystkiego wziąć, więc jestem bardzo dumny z tego. Tak samo jest Uniwersytet Szczeciński z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia. Jest taka prywatna szkoła Collegium Balticum, gdzie też prowadzimy wykłady i mamy zamiar to wszystko rozwijać, bo widzimy, jak bardzo duża potrzeba jest właśnie na takich kierunkach, jak wychowanie fizyczne, fizjoterapia, dietetyka i tak dalej. I bardzo nas też cieszy to, że uczelnie też się otwierają na praktyków, na kogoś, kto nie tylko ma taką dobrze po prostu podsumowaną tę wiedzę, to jest taka dojrzała i ukształtowana wiedza, ale też dla osób, które niekoniecznie muszą być doktorem, profesorem i tak dalej, a po prostu potrafią mówić o tym w sposób ciekawy i właśnie taką wiedzę użyteczną przedstawiać. Więc na pewno to jest to. A z drugiej strony chyba takim sporym krokiem było właśnie stworzenie naszej platformy szkoleniowej, gdzie kupujesz szkolenie i masz je dostępne po prostu for life do końca życia. I dzięki temu można powiedzieć, że ta wiedza zostaje z tobą, tak? Myślę, że to jest też taki kolejny aspekt, który warto byłoby wspomnieć. I co jeszcze? Co jeszcze? Na desert, no właśnie obozy, czyli coś, co zaczęliśmy robić relatywnie niedawno, bo chyba w 2018 roku dopiero, no ale takim wielkim comebackiem wracamy, no bo wiadomo, w zeszłym roku pogrzebały nam ten plan COVID i obostrzenia, gdzie no nawet jak był ten okres poluzowań troszeczkę, to stwierdziliśmy po tym, co się działo, że nie, no to nie ma sensu, bo my we wrześniu chcemy zrobić właśnie edycję, a tutaj zaraz nam, wtedy jeszcze chyba Szumowski, wydaje mi się, minister, by to wszystko pogrzebał. Także no nie było absolutnie sensu, ale staramy się cały czas pchać się z tą wiedzą, gdzie się da, jak się da. Ostatnimi czasy też dostaliśmy bardzo ciekawą propozycję od Radia Szczecin, to się nazywa Aktywna Sobota. No jak się domyślasz, w ramach tej Aktywnej Soboty będziemy poruszali właśnie wiele rzeczy dotyczących układu odpornościowego, zachowania zdrowia przez żywienie, aktywność fizyczną, więc jakby ten Medical Fitness Trainer czy też Medical Personal Trainer przeniesie się też do takiego mainstreamu, gdzie będziemy mogli edukować setki tysięcy osób, nawet miliony, bo radio chwali się tym, że ma w ciągu roku 27 milionów odsłuchów. Także no, powiedzmy objętość takich osób z połowy kraju, no myślę, że byłoby to spoko. No, jestem pod wrażeniem. Gratuluję rozwijającej się wciąż kariery, mimo że już nie wiem, czy jeszcze jest coś do rozwinięcia, ale gratuluję tego wszystkiego. No i słuchajcie, za 2 minuty Jakub podzieli się swoją wiedzą. To już jest nasz ostatni wykład dzisiaj. Ale dlaczego Jakub jest na końcu? Dlatego, że on zawsze przeciąga, więc musiałam go tym razem umieścić na końcu. Ale mam nadzieję, że pozostaniecie do końca. Zresztą frekwencja się nie zmieniła. Jest tyle samo osób, co na samym początku, także Jakubie, oddaję Ci głos, oddaję Ci kamerę, oddaję Ci całą scenę i spotkamy się po wykładzie. Dzięki. Słuchajcie, ja sobie jeszcze pozwolę na kilka odpowiedzi na pytania, bo tutaj widzę, Karolina zadała pytanie, czy medyczny trener personalny, czy są jeszcze zapisy. Karolino, to jest tak, my prowadzimy trenera personalnego i trenera przygotowania motorycznego, zarówno w formie takiej standardowej, jak i w formie dotyczącej właśnie obozów. Natomiast medyczny trener personalny to jest taki układ, gdzie u nas możesz zrobić szkolenie trener personalny jako podstawa i potem właśnie dorobić sobie kilka bloków dietetycznych i w ten sposób będziesz miała podciągniętą tą akredytację do poziomu EQF5. No dobra, i potem już są pochlebstwa.